Witajcie. Dzisiaj przychodzę do Was z moim kolejnym mini albumem. Jak widzicie już na okładce baloniki. Kolekcja, której użyłam, to kolekcja Together Mintai by Karola. Poszła mi na to prawie cała kolekcja. Pomimo tego, że albumik jest niewielki, zostało troszeczkę ścinek, zostało mi trochę tych kart do journalingu, gdyż nie chciałam ich umieszczać zbyt dużo. I teraz tak, albumik, jak już mówiłam, jest niewielki. Wykorzystałam do jego zrobienia tych kopert. Karty z kopertami z Actiona. Bazy kartkowe z kopertami, o tak. Kraftowe i użyłam tej kolekcji tych kopert mniejszych. Tych 13x13 cm. Dostępne są jeszcze te 15x15. Ja niestety dostałam tylko te, więc użyłam tych, które miałam. I teraz tak, albumik jest niewielkich rozmiarów. No, koperty nie są duże, więc i całość nie jest duża. Okładka ma 14,5x14,5 i grzbiet ma coś około 7 cm. Ozdób jest niewiele, albumik jest, o zobaczcie, albumik nie jest spory. Elementów dekoracyjnych jest niewiele, wszystkie są wykorzystane z tych elementów do wycinania. Jedyne dodatki to jest koronka, trochę glossy tutaj na okładce, troszeczkę glossy na okładce i narożniki. I to wszystko z ozdób i tak się prezentuje. Otwieramy pierwszą stronę, tutaj mamy elementy wycięte z dodatków, one są podniesione na piankach 3D. Troszeczkę poczochrane, ale to nic. I teraz tak. Otwieramy dalej. Rozwiązujemy koronkę. I tutaj mamy taką harmonijkę. I tu mamy harmonijkę z jednej strony. Z drugiej strony. Powiążę sobie to później. Tutaj mamy wykorzystane te karty tagów. Klapka z drugiej strony tak samo. Tutaj też jest proste, bez żadnych ozdób. Dlatego, że zmieści mi się nawet zdjęcie, słuchajcie, tutaj album jest przewidziany na zdjęcia formatu połowy 10x15. To jest właśnie to zdjęcie tego formatu. Ale zmieszczą się także zdjęcia formatu 9x13. W zależności od Waszych ustawień w aparacie, może Wam się zmieścić zdjęcie formatu 9x13. To też jest zdjęcie formatu 9. Mój fotograf wywołuje format 9, w zależności od tego, jakie są ustawienia w aparacie. Moje zdjęcie ma tak, 9 cm tutaj na 12 cm i zobaczcie, ono też tutaj się mieści. Ono też tutaj się mieści swobodnie, więc swobodnie będzie można wykorzystać też zdjęcia formatu 9x13. Nawet jeżeli troszeczkę dotniemy. Aha, i jeszcze każda strona jest kieszenią, w której jest mata na zdjęcia. O. Wszystkie maty są uklejone z jednej strony. Wszystkie maty są oklejone z jednej strony. Tutaj mamy klapkę, stronę. Tutaj mamy właśnie kieszeń, kolejną kopertę, kieszeń, która nie jest pełna, czyli troszeczkę ją docięłam. I też mieści się mata na zdjęcia. No właśnie, mieści się mata na zdjęcia. Kolejna strona, element wycięty tutaj z tej karty do journalingu. O, to jest taki element wycięty, przyklejony i założone dwie te karty. Kolejna strona, tutaj też jest kieszeń. Nie będę Wam pokazywać tych mat. Każda strona jest kieszenią, w której jest mata na zdjęcia, z jednej strony oklejona papierem. Otwieramy i tutaj mamy tak, klapkę, którą wyjmujemy. I tu mamy maty na zdjęcia, podwójną. To jest zrobione z tej bazy kartkowej. I tutaj mamy tak, kieszeń, klapka do góry, zamykana na magnes. O, słyszycie? Zamykana na magnes. I druga strona jest identyczna też. No, otwórz się. Otwórz się. Mata wyciągana, oklejona z dwóch stron. I tutaj też mamy klapkę otwieraną i zamykaną na magnes. Dlaczego maty są umieszczone o, w ten sposób? One są umieszczone w ten sposób, gdyż gdybyśmy umieścili ją w ten sposób, po prostu byłoby za dużo balonów. Nie chciałam tego uniknąć. Za dużo balonów to też nie jest wskazane, więc maty są umieszczone w ten sposób. Też to fajnie wygląda, więc myślę, że tak jest o wiele lepiej niż z za dużą ilością balonów. Chociaż balony są przepiękne. I tutaj też mamy matę na zdjęcia w kieszeni. O, matę na zdjęcia. I tutaj mamy znowu kolejny element wycięty z karty dodatków. Maty te journalingowe docięte, założone. Kolejna strona, która jest docięta, też mata na zdjęcia. Z drugiej strony mamy kieszeń. Też włożona mata, oklejona z dwóch stron tymi kartami do journalingu.
Odwiązujemy kolejną koronkę i kolejna harmonijka w ten sposób. No. I w ten sposób. O. Otwieramy. Tutaj też mata na zdjęcia w kieszeni. I ostatnia strona prezentuje się podobnie jak poprzednie, czyli element wycięty z karty do journalingu. Dwie karty założone. I okładka. Tutaj ten ptaszorek. Tutaj ten ptaszorek jest tutaj podniesiony na piankach 3D. Wycięty z tych elementów dodatków 1. I tutaj też gdzieś był taki ptaszorek. O. I tutaj też jest ptaszorek, też wycięty z tych elementów dodatków i podniesiony na piankach 3D. I z tyłu tylko moja pieczątka. Takie maleństwo. Romantyczno-wintyczowe. I tak to się prezentuje. To na dzisiaj wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam Was ponownie. Cześć!